nowy etap swojego życia. W życie bardziej dorosłe. Specjalnie użyłam słowa dzieci, bo taki dzień jak właśnie ten, kiedy żegnamy trzecie klasy, bardzo mi zawsze zależy na tym, aby uzmysłowić wam, że do końca życia należy w sobie zatrzymać cząstkę dziecka. Pamiętajcie, że nieodłącznymi cechami dzieci jest niewinność, wiara w człowieka i przede wszystkim taka ufność. I tego z całego serca wam życzę. To jest naprawdę każdemu z nas potrzebne przez całe życie, nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy młodzi. Moi drodzy, czas gimnazjum bardzo szybko upłynął. I nie zgani wakacje przed nami, żegnamy się z wami, mądrości życzymy, was nie zapomnimy. Masonowka całym stoi, czoł przed czołą pewnie stoi, lufa już załadowana, do sarty przygotowana, na wiwat wystrzeli, by nie powiedzieli.